Witam Cię, Wilka Kory. Bardzo się cieszę, że uderzyłaś tą nutę, która mnie najbardziej kręci, to znaczy w harty. Harty faktycznie, że można by oddzielić zupełnie, no jako grupa jest oddzielona od wszystkich raz, no ale są posogowce i tam jeszcze... Wiesz, dlaczego hart jest inny, jest pierwotny? To jest raz. Dwa, że harty wykorzystują ogromne prędkości. Do tego potrzeba bardzo dużo tlenu, tak? Czy też oddech, dlatego mają ogromną klatkę piersiową. I teraz w zależności gdzie polują, bo inaczej wyglądają harty wschodnie, a inaczej zachodnie. Te zachodnie mają proste grzbiety. Teraz jest kwadrans po piątej. Dnia 10 kwietnia 2019 roku. A te zachodnie są lekko garbate. No, chociażby wilczarz ma lekki taki garb. Afgan nie, wyjątkowo powinien mieć prosty, ale tutaj angielski hart już też tak jakoś dziwnie. I też w biegu zupełnie inaczej. Harty służyły po prostu jako broń. To jest... Przypuśćmy współczesny pistolet. Kiedy harta miało się przy sobie, no nigdy pieszo, tylko przeważnie konno, i one siedziały w koszach i wypuszczało się go, to on gonił z prędkością większą niż koń. Zresztą większość hartów bardzo współpracuje z końmi i konie świetnie rozumią współpracę z hartem. Niewiele jest hartów, które nie współpracują z końmi. Niewiele, to jest zresztą najsłynniejszy hart, jaki był cesarza Wilhelma, czy tutaj Prus, to włoski hart. No, zresztą Bismarck też miał hodowlę tych piesków. Wspaniałe pieski, włoskie harciki, drobniutkie, malutkie, ale one są na króliczki. To jest taki harcik, który goni, ale on jest raczej przytulanką. Potem jest Wilpet, którego no i odszedł no dosyć no dawno, chyba już 4 lata go nie ma. Wspaniały pies, ale to jest mieszanka z terrierem. On ma jednak taką troszeczkę terrierowatą naturę. I harty mają też w sobie taki poziom agresji. Akurat Wilpet ma ten poziom agresji zupełnie inny. To jest, nazywa się go psem biedoty, ponieważ to był kusujący pies. I dlatego też drobniejsze, dlatego też mniejsze, ponieważ groziła niezła kara, jak się znalazło tam gdzieś na włościach któregoś z lordów albo z tych angielskich bożnowaców, to kary były bardzo groźne. No i tutaj właśnie stworzono tą rasę. Wilpet od niedawna właściwie stał się hartem, bo właściwie on był takim nie wiadomo co. Zresztą to widać po uzębieniu, on ma troszeczkę inne uzębienie. No i jest ten angielski hart, który wszyscy znają. No i potem poszczególne harty są w każdym kraju prawie, że tak. Hiszpania ma swoje harty, no Polska, polskiego harta. Zresztą jeden chyba z najpiękniejszych hartów jest polski jednak, bo ma wilczasty takie owłosienie i jest to pies, który wytrzymuje chłody. Wbrew pozorom on wytrzymuje, nie tak jak wilczarz. Wilczarz to już zupełnie. To jest irlandzki hart, właściwie szkocki hart. Wilczarz, ale bardzo jest rosyjskim hartem. Ale z wilczarzem to jest taka sytuacja, że go reaktywowano. Reaktywowano go z doga, właśnie z borzoja i jeszcze z czegoś i stworzono tego harta. Tak jak szkocki hart. Szkocki hart, nie wiem, czy był reaktywowany, ale któryś z hartów długowłosy, Wilpet chyba był reaktywowany długowłosy, jeżeli dobrze pamiętam, czy taka rasa w ogóle istnieje, bo już nie jestem w związku sporo lat i pamiętam tylko to, co pamiętam.
Zresztą najwspanialszym hartem był hart chiński, który wyginął. W sumie może jeszcze jest gdzieś w Chinach, bo Chiny są jedną z większych zagadek, ale to by było przepiękne, tak Sharpei czy jeszcze inne rasy chińskie. A tutaj hart chiński był przepięknym hartem. Zresztą to były cesarskie psy, no ale w wyniku, no cóż, u nas też wyginęły niektóre rasy psów, nawet nie zapisane są nawet, ale wiemy, że takie rasy istniały. Jedną z najstarszych ras i o dziwo, wcale nie, jak to się osoby mówią, że ależ proszę pana, rasowe psy są takie, to jest w ogóle ten związek kynologiczny i to w ogóle to jest wynaturzenie. Wynaturzeniem jest na przykład ratlerek ten słynny. One nie należą, nigdzie nie są wpisane, a trzymają fason, nie, czy ratlerek Venerdę, czy Venerdę, no tak, na terenach dawnego NRD i czy Słowacji, czy Czech, czy Polski są identyczne i wbrew pozorom nie należy to do żadnego związku, a jest to utrzymywana przez, no to ukrywać, zupełnie nie związane z kynologią osoby, a są pasjonaci tej rasy, ogromni. Bardzo dużo jest ratlerków, jednak jak wychodzi słoneczko, tak teraz, o tej porze, to nagle ratlerki na tych trzech nóżkach, ja to nazywam trzęsidupki wychodzą, a jakże, i na tych trzech nóżkach drobią, wchodzą. Dzisiaj oczywiście mamy chihuahuę i mamy jeszcze mnóstwo małych ras, Pomeranian teraz ostatnio szalenie modny i smutne to jest. Dlaczego? Że jest moda na razy. Niedobrze, kiedy jest moda. Ja właśnie mam nadzieję, że stworzę te filmy o tych rasach, o każdej z ras, bardzo dokładnie, ale to wymaga ogromnej ilości nakładu pracy, ze względu na to, że tak, te psy, które są wartościowe, czyli spełniają wszystkie wymogi związku kynologicznego, czyli po prostu w opisie tutaj psa, bo trzeba przyznać, że Polski Związek Kynologiczny należy do Światowego Związku i rasy są przypisane bardzo rygorystycznie, tam każdy element jest. Jest to spowodowane tym, że musi być to doskonały pies. Musi. I dążymy do doskonałego psa i ta doskonałość też charakteryzuje. No, przypuśćmy w założeniu, wróćmy do hartów. Pręgowatość, która występuje właśnie u harta angielskiego, który występuje u Wilpeta i występuje na przykład u doga, czy występuje u bokserów, jest to pozostałość po hartach. Bokser, współczesny bokser ma domieszkę harta i to jest bardzo dominująca cecha. I teraz, czy to są psy, czy to nie są psy? Można powiedzieć, że to nie są psy, ponieważ zachowanie ich psychika jest zupełnie inna, pierwotna, ale jest to pies. Jest to pies tylko bardzo, a bardzo pierwotny, który właściwie został wyselekcjonowany. Tak, pies faraona chociażby, to jest jakby ostatnie ogniwo harta, można by było powiedzieć, ponieważ ma takie dosyć duże uszy, a też, chociaż dzisiaj słyszałem, że już przeszedł do innej grupy, że odstawiono go od hartów, ale są psy, tak jak hart perski, wspaniały pies, zresztą to jest z tej grupy, z której pochodzi Afgan, po prostu ta idąc, zmienia swoje działania. I trzeba przyznać, że harty, czy na przykład borzoj, czy wilczarz, czy hart afgański, to są psy wyjątkowo silne, wyjątkowo twarde w swoim zachowaniu. Chociaż wszystkie europejskie
karty mają coś wspólnego, ale jednak te azjatyckie też mają coś wspólnego. I te azjatyckie są jeszcze bardziej pierwotne w swoim myśleniu. One mają charakter psa niezależnego. Zawsze moja córka mówiła, że nie ma mądrzejszego psa jak hart afgański, ponieważ mówiąc do owczarka, siadł w kałuży, usiadł, bo pan mu kazał. Hart za nic w świecie Afgan nie usiądzie w kałuży, bo jest mokro i nie ma zamiaru. Można do niego mówić. I to jest ta wyższość właśnie tych ras. I tak właśnie wygląda. Także tutaj przede mną dosyć spore zadanie. Czy je wykonam? Nie jestem pewien, czy będę miał na to czas. Podjąłem się i mam nadzieję, że wykończę, ale to jeszcze musi upłynąć troszeczkę czasu. Do zobaczenia.